Spójrzmy na tę różę. Wyrosła, okazała. Ale czy miałaby taką szansę, gdyby nie trafiła na żyzną glebę? Gdyby we właściwym czasie nie otrzymała odpowiedniej ilości wody i energii słonecznej? Gdyby temperatura otoczenia była za niska? Człowiek jest jak roślina. Żeby się w pełni rozwinąć, od samego początku potrzebuje sprzyjających warunków. W niesprzyjających wyrośnie skarlały i rachityczny. Może zapadać na różne choroby i zwiędnąć przed czasem. Mózg dziecka zaczyna się rozwijać jeszcze w łonie matki. Najbardziej wymownych dowodów na to dostarczył tzw. holenderski głód zimowy. Jak pokazała analiza przypadków około 1000 osób, których matki doświadczyły głodu będąc w ciąży, skutki zaburzonego życia płodowego mogą być dramatyczne i mogą utrzymywać się przez całe życie, a nawet przechodzić na następne pokolenie. Toksyczny stres w okresie prenatalnym jest czynnikiem ryzyka w rozwoju schizofrenii, ADHD, depresji czy w powstawaniu nałogów. O wyjątkowości naszego gatunku decyduje w istotnej mierze tak zwana kora przedczołowa, myśląca część naszego mózgu, o której mówi się, że spełnia w nim funkcje zarządcze. Szczególną rolę odgrywa jej środkowa część. Decyduje ona o kluczowych kompetencjach człowieka, takich jak regulacja emocji, czyli umiejętność panowania nad sobą, zdolność do skupiania uwagi, zapamiętywania, rozumienia siebie i innych, uczenia się, umiejętność przewidywania konsekwencji własnych działań i podejmowania decyzji, kształtowanie zachowań społecznych czy postaw moralnych. Badania środkowej kory przedczołowej noworodków i niemowlaków przeprowadzone przy użyciu najnowocześniejszych technik badawczych wykazały, że jesteśmy biologicznie zaprogramowani, aby po pierwsze szukać potwierdzenia obecności opiekuna w pobliżu, po drugie skupiać uwagę na twarzy opiekuna, po trzecie szukać kontaktu wzrokowego z opiekunem. Szczególne pobudzenie w środkowej korze przedczołowej niemowlaka wywołuje uśmiech opiekuna, który w języku noworodka znaczy: wszystko jest w porządku, jesteś bezpieczny. Po czwarte, jesteśmy zaprogramowani, aby skupiać uwagę na kierowanej do nas mowie opiekuna, przy czym jesteśmy wrażliwi na ton emocjonalny wypowiedzi. W tym biologicznym zaprogramowaniu nie ma nic dziwnego, bo przecież człowiek przychodzi na świat kompletnie bezbronny. Bez długotrwałej opieki i troski dorosłych członków stada po prostu by nie przeżył. Wśród wszystkich gatunków świata mamy najdłuższy okres niesamodzielności. Co więc powinien robić opiekun? Często być z dzieckiem, przytulać je, gdy tego potrzebuje, patrzeć mu w oczy, uśmiechając się, i przemawiać do niego czule. Zaspokojenie tych biologicznych potrzeb we wczesnym dzieciństwie jest podstawą wychowania dziecka na szczęśliwego człowieka. Prawidłowo rozwinięta kora przedczołowa będzie w całym naszym przyszłym życiu szczęśliwym filtrem rzeczywistości, różowymi okularami, przez które będziemy oglądać świat. To ona spowoduje, że będziemy widzieć szklankę jako do połowy pełną. Niezaspokojenie bądź niedostatecznie częste zaspokajanie tych potrzeb spowoduje u dziecka niedorozwój kory przedczołowej. Potencjalnie na całe życie nauczy je, że świat jest zimny, nieczuły i nieprzyjazny. W bardziej skrajnych przypadkach może spowodować porzucenie przez dziecko oczekiwań bliskości, a nawet w konsekwencji obniżenie jego skłonności do nawiązywania z opiekunami kontaktu dotykowego, wzrokowego czy słuchowego. Czy to nam się z czymś nie kojarzy? Deficyty rozwojowe środkowej kory przedczołowej mogą prowadzić do ADD i ADHD. Jest to efekt wyćwiczonej nieobecności uwagi. Mechanizm obronny wytworzony wobec braku odpowiedzi opiekunów na oczekiwania dziecka. A niewytworzenie mechanizmu skupiania się prowadzi do trudności w uczeniu się i w konsekwencji do różnych innych zaburzeń na tym tle. Coś, co było mechanizmem obronnym niemowlęcia,
staje się trwałą cechą osobowości. Badania pokazały, że w konsekwencji zaniedbań wychowawczych w mózgu dziecka zmniejszona jest objętość substancji szarej, czyli liczba neuronów, które w naszych mózgach przekazują informacje. Jest ich mniej m.in. w środkowej korze przedczołowej. I to nawet jeśli nie stwierdza się u dziecka żadnych zaburzeń psychicznych. Fizyczne uszkodzenie czy poważne upośledzenie środkowej kory przedczołowej we wczesnym dzieciństwie ma szczególnie dramatyczne skutki w późniejszym okresie i prowadzi do zachowań, które bardzo przypominają psychopatię, brak właściwych wartości moralnych, zachowania antyspołeczne. Jedyną motywacją o charakterze moralnym staje się chęć uniknięcia kary. Wszystko to dowodzi, że środkowa kora przedczołowa odgrywa krytyczną rolę w rozwoju kompetencji psychicznych i społecznych człowieka. To dużo więcej niż czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Jeżeli rozwój środkowej kory przedczołowej nie przebiegnie w nas prawidłowo, w okresie naszego życia, którego nawet nie pamiętamy, nie będziemy mieć szans, aby w przyszłości stać się spontanicznie zrównoważonym, pogodnym, szczęśliwym człowiekiem. Jeśli poczucie bliskości emocjonalnej z matką, czyli poczucie bezpieczeństwa w ogóle, jest zagrożone, w przyszłości dziecko, a potem także dorosły, może doświadczać stanów lękowych. Czy niedorozwój środkowej kory przedczołowej dziecka i przyszły zwiększony potencjał dorosłego do odczuwania nieszczęścia to wina rodziców? Jeśli pominąć defekty genetyczne i fizyczne uszkodzenia, tak właśnie można to widzieć. Musimy jednak oczywiście zdawać sobie również sprawę, że ci rodzice są przecież także produktem swoich rodziców, produktem jakiegoś modelu wychowania, z którym zetknęli się w swoim dzieciństwie i który ukształtował ich na całe życie. Oni w dużej mierze powielają ten model, wychowując swoje dzieci. W rodzinach alkoholików dzieci mogą być brudne i niedożywione, a ich zostawianie bez opieki może być na porządku dziennym. W rodzinach osób, dla których priorytetem jest realizacja własnych aspiracji, dziecko będzie się czuło niechciane i niepotrzebne, a zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych będzie uzależnione od tego, jak szczęśliwe dzieciństwo miała zajmująca się nim opiekunka. Rodzice, którzy sami byli przedmiotem zimnego wychowania, będą zapewne zdania, że ten model jest słuszny, że zapobiega zepsuciu dziecka przez okazywanie mu przesadnej troski. Sami są nieszczęśliwymi ludźmi i przekazują swoje nieszczęście następnemu pokoleniu. To w gruncie rzeczy nieświadomy proces. Duży wpływ na rozwój dziecka ma stan emocjonalny matki. Ustalono na przykład, że na podstawie analizy wyników badania elektroencefalograficznego EEG noworodka można stwierdzić, czy jego matka cierpi na depresję poporodową. Chroniczny stres matki, spowodowany na przykład tym, że jest ona matką samotną, albo że ma złe relacje z mężem, albo trudną sytuację materialną, przenosi się na dziecko. Ono także jest pełne stresu. Odtwarza napięcie matki i odbiera je jako odrzucenie siebie. Niespełnione pozostają potrzeby emocjonalne dziecka, co na poziomie jego biologii oznacza zagrożenie życia. Dziecko nie wie, że matka cierpi. Myśli, że matka go nie kocha i czuje się zagrożone. U takich dzieci często rozwija się na przykład astma. Nikt z nas nie wie, jak często był we wczesnym dzieciństwie przytulany, jak często patrzono mu w oczy z uśmiechem, czy jak często przemawiano do niego czule. Jeśli jednak mamy skłonność do myślenia, że szklanka jest do połowy pusta, zapewne nie działo się to dostatecznie często. Pozostał w nas deficyt poczucia bezpieczeństwa, a kora przedczołowa nie rozwinęła się tak dobrze, jak mogła. Jak na nasz potencjał do odczuwania szczęścia mogły wpłynąć wydarzenia z późniejszego dzieciństwa, z okresu dojrzewania i życia dorosłego? O tym w kolejnej części. Zapraszam.